Dobra, powiem tak. Jeśli nie chcesz mojego marudzenia przez długi czas, znaczy przez ten długi odcinek, to na temat właśnie tego Phonomastera, to postaw łapkę w dół i zmień sobie kanał. A jeśli chcesz, znaczy postaw łapkę w górę, sorry, nie w dół. A jeśli chcesz zobaczyć, co w tym sprzęcie było zrobione, o w tym, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. No, myślę, że warto, no. Czas na oględziny, słuchajcie, Phonomastera. Tu już sobie odpaliłem i zobaczmy, co tu się z nim dzieje. Sobie opuśćmy dźwigienkę. O, jaki hardcore. W tą stronę działa balans, a w tą stronę nie wycisza tej kolumny. Sopran bas działa. Filtrów nawet nie sprawdzę w tej chwili, bo jest harkot. Prawa kolumna, harkot. Sprawdźmy mechanizm. Korekcja prędkości działa, mechanizm zostawiamy, jest ok. Tylko ten harkot, no i balans. Dobra, słuchajcie, robimy w ten sposób, że rozkręcamy, tu już ktoś widać podnosił, bo nie jest prosto to złożone. Rozkręcamy ten wzmacniacz i szukamy po prostu kondensatory. Gdzieś tutaj nie łączy masa od albo masa, albo kanał od balansu. Coś jest z balansem. Sprawdzamy tranzystorki na RIAA, bo to prawdopodobnie tego będzie wina przedwzmacniacza RIAA, bo jest taki harkot, taki dziwny przedźwięk, zresztą zaraz zobaczycie. Jeszcze na jakiejś innej muzyczce. Moment. Tutaj też nie łączy. O. Nie łączy przyłącznik, też będzie do poprawki. Słuchajcie, harcze. Nie są to końcówki mocy, bo wzmocnienie ma. Jest coś na przedwzmacniaczu. Prawdopodobnie wiekowek Elwy, nie? Ale to dopóki nie zmierzę, to nie będzie wiadomo. Phonomaster 76. Hi-Fi stereo, no do Hi-Fi to jeszcze mu daleko. Nie no, w sumie Hi-Fi. No, sprzęt został praktycznie rozkręcony. Słuchajcie, fajna modułowa konstrukcja. Tutaj mamy wzmacniacz i przedwzmacniacz i praktycznie cały sprzęt wchodzi na taką wtyczkę, na naszą piątkę. RIAA, po kolei korekcja. Tutaj mamy już przedwzmacniacz. Tu mamy końcówkę mocy, jak widać, na 2N3055. Słuchajcie, nie jest mało, chociaż gdzieś w granicach 20 tam paru watów. Myślę, że więcej to ona nie ma na tym trawku. To jest takie trawko zasilające, zasilacz na spodniej części i stare Elwy. I teraz, że tak powiem, zaraz będę się kontaktował, co robić, czy wymieniać te Elwy na... Zresztą one są jeszcze pewnie sprawne, tylko że już czas by było pewnie wymienić na konkretne kondensatory. Czy zrobić go na tip-top. Najpierw spróbujemy znaleźć te elektrolity, które są tutaj. O, widać, że coś tu, ktoś tu był. O, zobaczcie. Nowy wstawiony Yamikon, który jest... No, tam do czegoś się trzyma, ale nie wiem, czy on się trzyma. O, odpad chyba. Słuchajcie, no tak, to się nie wstawia kondensatorów. Tu drugi. Och jejku, będzie roboty.
No dobra, będziemy sprawdzać. Zobaczcie, ten kondensator to był podmieniony, ten tylko plus tutaj widać obcięty, słuchajcie, plus obcięty i zostawiony, i on prawdopodobnie gdzieś tam zrobił zwarcie. Poza tym tu odpadło, nie miało to filtracji żadnej. Trzeba będzie teraz po kolei to odnowić, schemat, i odnawiać do oryginału, przywrócić, a potem dopiero sprawdzić, co jest uszkodzone. I zaskoczenie, TG5 German, germanowe tranzystory, słuchajcie. Dużo tu nie ma, bo połowa jest wyciachana. A jak w tym? A w tym jest. Dziwna sprawa, słuchajcie. Nie, to chyba oryginalnie tego nie było. Co to jest? Jeden kanał? W tym jest cała płyta polutowana, a w lewym jakby ktoś pominął, słuchajcie, cały przedwzmacniacz. Teraz weźmiemy schemat, będziemy patrzeć, czy... Bo jeśli to jest naprawdę... To, jeśli to nie jest oryginał, tylko ktoś go sobie tak przerobił, bo widać, że to było kombinowane, to wiecie, co wam powiem, tutaj jest naprawdę sporo do wstawienia. Oj, 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 oj. Ktoś przerobił Phonomastera na mono. No dobra, odnawiamy go do stanu pierwotnego i poprawiamy po prostu fabrykę. Tu musimy wymienić po prostu wszystkie praktycznie elektrolity. Nie ma co się, jeśli to ma być sprzęt na jeszcze na parę lat, to musimy to zrobić. Przywracamy ten kanał do oryginału. Według schematu ma to tak zostać, tak jak jest, są tylko zworki puszczone. No i będziemy później testować ten przedwzmacniacz RIA. Tutaj musimy wymienić te krochmalaki stare. Damy radę. Przede wszystkim tranzystory na RIA posprawdzać i tranzystory tutaj na przedwzmacniaczu. Phonomaster. Będzie piękny stan. A więc dobra, słuchajcie, spróbujemy zlokalizować usterkę tego charczącego kanału, a później już, że tak powiem, rozmawiałem z właścicielem, mamy go doprowadzić do idealnego stanu. Ma zostać to po prostu dla niego, nie, tam nie będzie sprzedawał, nie będzie smaru nawalone. I teraz tak, przede wszystkim to co? Mamy tutaj schemacik otwarty, lewy kanał, lewy, prawy kanał harczy, i teraz z tego co sprawdziłem, RIA jest ok, końcówka mocy jest ok, znaczy no jeszcze zaraz będziemy jeszcze raz to badać, nie? Czyli pies pogrzebany, tak, brak balansu i prawdopodobnie ten przedwzmacniacz napięciowy przed końcówką mocy, czyli on tutaj ma 3 tranzystory na kanał BC, no ciężko tutaj, BC108, BC177 i BC107 na wyjściu. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy bas sopran, to tutaj mamy bas sopran, tu mamy wzmocnienie 100 kilo ohmów. No dobra, a gdzie jest balans? A gdzie jest do balansu? Potencjometr do balansu. Szukamy potencjometru do balansu. Tutaj są BZP620 diutki Zenera. Trzeba będzie musieli posprawdzać napięcia na nich. Czy mamy połowy zasilania? No i słuchajcie, i jest. No dobra, tu mamy. Tak jest. On po prostu tutaj nie puszcza sygnału P1 100 kilo ohmów. Tu mamy do balansu.
No dobra, słuchajcie. Prosta piłka. Musimy, że tak powiem, wykręcić to wszystko. Znaczy wykręcić. Wziąć tak, generator, podłączyć się oscyloskopem. No i oczywiście wszystkiego na raz nie zobaczycie, bo kamerkę mam jedną. To nie live. Ale ten. Ale może coś i tutaj wybadamy, słuchajcie. Zróbmy się tak. Prawy kanał harczy, czyli ten kanał harczy. Musimy się wpiąć tutaj oscyloskopem pod zielony i zaraz wam powiem. Pod niebieski przewód. Dobra, może sięgnie w ten sposób aż tu. Bo mogę równie dobrze go zobaczyć, gdzie on idzie i on wchodzi na ten kanał. Ale tutaj jest pies pogrzebany, tutaj będzie pies pogrzebany, dobra. Czyli jednym słowem tak robimy. Generatorek. Masa już jest podpięta. Może będzie lepiej widać, bo już tam co niektórzy narzekają na ręce mi nie patrzą. Żeby było widać co robię. Nie mogło się być widać co robię, grunt, że ja widzę co robię. Holender jeszcze się rozpiął oscyloskop. Moment. Zasilanie od oscyloskopu, ok. Dobra. Rozkładamy na czynniki pierwsze naszego wzmacniacza. Jedziemy dalej, słuchajcie. O kurde, tutaj już się przestało to mieścić, a tutaj co za druty tutaj siedzą. A może pod wejście się podepniemy, wiecie? Wejście jest tu, tu jest wyjście. Dobra, włączmy go. Dwa wymieniłem. Będziemy zaraz włączyłem. Podświetlanie się świeci. Tu wskaźniki niech sobie leżą. Bas, sopran, wzmocnienie. No mamy teraz odpięty sygnał gramofon, czyli możemy mieć tu. Teraz zobaczymy, który to kanał. To jest ten kanał. Tak jest, ten kanał harczy. A ten kanał jest ok. Znaczy tu akurat jest ok. Dobra, podepnijmy się sondą i zobaczmy. O, tu będzie na maksa, uwaga. Końcówka mocy wychodzi na to, że jest sprawna. Czyli jednym słowem. Tu jest końcówka mocy. Podepnijmy się z oscyloskopem do tego kanału, który nam harczał. Prawy. I złapmy sobie za masę. O. Zróbmy auto. Puśćmy sobie sygnał na niego. Auto. Tu mamy napięcie stałe, słuchajcie. Już na oscyloskopie mnie na dzień dobry pokazało. Czyli musimy się wpiąć za tym kondensatorem, czyli o tutaj, o aż na końcówce mocy. Sięgnie mi przewód, czy nie sięgnie? Dobra, się wpiąłem za kondensatorem. Podepnę się do masy. I teraz zobaczmy, co my mamy tutaj. Co mu jest tutaj? Moment, muszę postawić oscyloskop. Setup, default, sonda razy 10. Sonda razy 10, ok. I teraz. Nic nie pokazuje. Co jest? Czyżbym od razu na dzień dobry wybadał? Nie.
tu jest ok, słuchajcie. Tu idzie tu, tu idzie tu, za kondensatorem. A tu idzie. Gdzie to idzie? Tutaj są fajnie ścieżki narysowane, także tutaj idzie. Skąd tutaj niby ten prąd stały miałby być? No nie wierzę, no słuchajcie, nic nie pokazuje mi oscyloskop. Bo się sonda wypięła. Nie. Podepnijmy prosto pod generator i zróbmy auto. No dobra, mamy auto. Skąd prąd stały? Z generatora prosto idzie prąd stały. Autoskalę, no. Ale numer 1 volt na działkę, pozycja 0, auto 0, włączmy generator. No skąd prąd stały? Co mu się stało? Słuchajcie, mi się zdaje, że szlak trafił mi oscyloskop. Kanał drugi. Kanał tylko drugi. Teraz zobaczymy drugi kanał. Autoskalę. No mam prąd stały, kurde, z generatora. Cyrk. AC. Dobra, pomiar AC jest ok. Się wpinamy jeszcze raz. Wyjście. Tutaj. Jesteśmy wpięci na wyjściu przed wzmacniacza, czyli w miejscu wyjście C124. Dokładnie. Jedziemy dalej, słuchajcie. C124 to jest tu, w tym miejscu. Pin 28. Się wpięliśmy i będziemy badać po kolei. Teraz tak. Co mamy na wejściu na C107 na bazie? Który teraz to jest kanał? Najpierw musimy zobaczyć, gdzie mamy 107. Oscyloskop jest podpięty. Zaraz zobaczymy, co mamy. Mamy sygnał. Ok, mamy sygnał. 500 mV. Jedziemy dalej. Tu mamy sygnał. Teraz tak. Intermium. Bas. Dobra. Raz, dwa. I tamte są dwa na tym, na wyjściu. Te 205. Baza, nie mamy nic. To
na którym nie mamy nic, bo to nie ten głośnik jest podpięty. Czyli to będzie ten kanał, ta część płytki nas interesuje, słuchajcie, tylko. I teraz tak, po kolei. Punkt 15. Stonano na bazę T104. Gdzie mamy T104? Gdzie tu baza? Ale numer jest tutaj, się tu dwa tranzystory. O. Myślę sobie, gdzie ten tranzystor? Kolektor jest, baza prawy. Lewy jest. Za kondensatorem? Nie ma. No bo ma nie mieć. Dobra. To teraz baza. Baza leci tu. Leci tu. Do potencjometrów. No dobra, słuchajcie, jest na tej zasadzie. Przedwzmacniacz jest ok, tylko przedwzmacniacz korekcyjny kaszani sprawę. Zróbmy tak, ściszmy go trochę. To będzie ten kanał. Słuchajcie, jest na tej zasadzie. Na wyjściu jest ok. Na wejściu jest taki sygnał. Na wyjściu. Na wejściu. Z tego co zauważyłem, ten tranzystor jest uszkodzony. Czyli robimy dwa kanały, jeden i drugi od razu tak samo. Tak samo te kondensatory i tutaj te musimy wymienić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sztuk w samym RIAA. Dodatkowo 470 mikro na filtrację wymienimy i 220 na filtrację przedwzmacniacza, wzmacniaczu mocy. I tak samo tutaj 470, 220 musimy jeszcze wymienić, żeby było... Końcówki mocy są takie same. Żeby były takie same, nie są takie same. A RIAA mamy zmontowany na jednej płycie, dlatego tutaj nie ma elementów na tej płycie. Dobra, wyłączamy, nie ma co, tylko po prostu się bierzemy, słuchajcie, za wymianę tych kondensatorów, 10 sztuk, i tych dwóch tranzystorków na wejściu o dużym wzmocnieniu. One są też szumofonami, ale jak już wymieniać prawy, to i wymieniamy lewy. Na korekcji jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, cztery od audio, to już będzie 14, 16. I tutaj na przedwzmacniaczu raz, dwa, trzy, cztery, to 20 sztuk kondensatorów, słuchajcie. To jeszcze nie jest tak źle. Myślałem, że będzie jeszcze więcej, także... No dobra, działamy. Lecimy ponówki sztuki i podmieniamy. No, słuchajcie, jest efekt, tylko jeszcze zostało tutaj troszeczkę do poprawki. Jeszcze potencjometr od balansu został do wybrania i na nowo do przeczyszczenia. Słuchajcie, jeden kanał. Zaraz zobaczycie, co się dzieje na oscyloskopie. Momencik. Zobaczcie, jest w ten sposób. Przed.
Jest wszystko gites, słuchajcie. Teraz tak. Lewy, prawy. Lewy. Prawy. A prawy nie podłączona sonda, momencie. Przepniemy sobie na prawy kanał. Mono. Jeden. Drugi. Mamy te same wzmocnienie i wszystko jest ekstra. I już nie ma, że tak powiem, zniekształceń. No, teraz jeszcze tylko ogarnąć ten potencjometr i ogarnąć przy okazji tutaj raz, dwa, trzy, cztery w torze audio kondensatory. No trochę poszło tych kondensatorów, zobaczcie. Sieczka, co? Tutaj, no, tutaj jeszcze śrubki się walają. 20 sztuk małych i 2, 4, 6, 8, 8 większych, nie? Jeszcze dwa zostały z 10, słuchajcie. 470. Nie, no to zabieram. No i jeszcze tutaj zostało w torze audio raz, 2, 3, 4, nie? Ale teraz tak, wymienione są tranzystory tutaj na samym wejściu do RIA, największe wzmocnienie na BC547C o dużym wzmocnieniu i nie ma tego brumu, takie, znaczy brumu, moment, trzeba to uziemić, żeby to nie było brumu, ale nie ma już tego szelestu, takiego jakby robaki się zalęgły, taki był szelest w nim. No dobra, będziemy tutaj jeszcze działać ten potencjometr. Trzeba jeszcze teraz wybrać tę płytę główną, tą, wywalić te kondensatory w torze audio, wstawić tutaj prawdopodobnie monolity, bo to są 1 mikro. Także wstawimy tu monolity. 860 nano mam takie, mogą być. I będziemy pomału testować, no, skręcać to i wrzucać do obudowy i zobaczymy, czy się udało usunąć awarię. Słuchajcie, został wyjęty potencjometr od balansu. Będziemy go zaraz rozbierać i czyścić, bo takiego M plus N to raczej bym nie dostał. 500 kilo A. Nie, to jest A. Razy 2. Tylko, że razy 2. Stereo. Wątpię, czy znajdę, ale zobaczymy, co się da z tym zrobić. Może się uda go wyczyścić, nie? No i dodatkowo jeszcze tutaj pójdę do wymiany kondensatorki elektrolity na tej płycie. Teraz zobaczymy, czy to zadziała. Zobaczcie, potencjometr przed czyszczeniem. Tak wygląda. A teraz potencjometr po czyszczeniu. Jest różnica. Jeszcze przesmarować, poskładać i wlutować. I to samo robimy z resztą potencjometru. Dobra, słuchajcie, moduł zmontowany. Czas na testy. Będziemy go zaraz podpinać. Tu wszystko jest ok. Kurczę. Tak jakby jakość się poprawiła. Jakoś mniej tych burków, trzasków, szumów. O, dopiero na max jest. No zobaczymy. Odłączmy go, słuchajcie. Będziemy zaraz wstawiać. Tak na szybko może się uda mi wstawić. Podpiąć, żeby sprawdzić, przetestować. Tak, odłączyłem zasilanie? Odłączyłem. Trzeba teraz tak, odpiąć zasilanie od... No. Odpiąć to. Odpiąć naszą wtykę od zasilacza. Świetna. O, tak, głośniki, bo inaczej to nie wejdzie. Dobra, ok. Kurde, prawie jak mikser z końcówką mocy. Power mixer, kurde, z lat 70. 80. Dobra. Postawmy sobie tutaj tego naszego Phono Mastera. Mhm.
Jaki lekki się zrobił, słuchajcie, jak wyciągnąłem tu trafo, wyciągnąłem tutaj. Muszę tak cyknąć światełko, tylko lepsze. O! O! Teraz tak, co pchamy najpierw? Najpierw pchamy zasilanie, kabel zasilania. Wychodzi tą dziurą tu. Uwaga, uwaga, na igłę zabezpieczona, ok. Teraz pchamy zasilanie do zasilacza w prawą stronę i wtyczka od kabelek, nie tędy. Kurde, to musi tak pięknie tutaj się zmieścić. O. Tu się zmieściło. No to teraz musimy go obrócić, żeby powyciągać te wszystkie wtyki. O, spod spodu. Tutaj mam teraz dostęp, mogę sobie go ustawić. I. Słuchajcie, no, tak jak myślałem. Tutaj są z boku takie śrubeczki, słuchajcie, na tym module. Tylko teraz, co tu jeszcze upiera? Przewody, dobra. O, słuchajcie, jest równiutko. Podpinamy tak, co musimy podpiąć? Gramofon. Tutaj jest wtyk. Ok. Fajna sprawa, bo wtyczka jest o tutaj przy ramieniu samym. Jak najbliżej zrobiona. 5 linii, nie? Ok. Podpiął zasilacz. Tu się pomylić chyba się nie da. Nie, się nie da, bo nie ma dwóch bolców. O. Zasilanie zasilacza. I zasilanie gramofonu. Ok. Słuchajcie, no i co? Będziemy musieli go teraz jakoś tutaj ładnie postawić, o, tak żeby zasilacz z tyłu był. Podłączyć głośniki. Będzie tak, lewy. Kurczę, jaki dostęp. Lewy, prawy. Fajnie, bo głęboko zrobione, nic się nie uszkodzi, mam miejmy nadzieję. No i co poza tym, słuchajcie, jest dosyć blisko, trzeba położyć, ustalić talerz. Ten talerz waga to pewnie jest 6 kg, albo lepiej. Dobra, jest włącznik, gdzie jest kabel. To jest kolumna. Tu jest kabel. Zobaczymy, czy zagra już bez tych trzasków teraz. Włączyliśmy. No, nawet pyknięcia dużego nie było. Włączyliśmy gramofon. 33, stop. Ups. Płytka funkielnówka. Odbezpieczyć igłę. Ustawić tam nad czymś tam. Dobra, start. Opuszczamy igłę. What is this? Co się dzieje, słuchajcie? Wina wkładki. Słuchajcie,
No, to się zapowiada długi wieczór. Jest dalej w prawym kanale to samo. Wzmacniasz jest ok, jeden kanał, kurde, idzie. 8 kHz. Słuchajcie, jest taki motyw. Przy odwrotnym podłączeniu wkładki lewy z prawym wszystko zagrało tak jak ma być. Ale jest kolejna przyczyna. Zobaczcie tutaj na ramieniu, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tam jest taka cieniutka igiełka, która wchodzi w tą śrubkę. Ta śrubka jest, ma otworek. I ta igiełka, słuchajcie, wypadła. I mam za mały docisk igły. No dobra, jeszcze raz będziemy wszystko sprawdzać. Patrzę, że mi się poprawiło. Czyli wina w wkładce, harczenie. Co do czego, docisk igły 0,3 grama. Odważnik do końca wsunąłem i dalej było to samo. Patrzę, a jak tutaj luz jest. No nareszcie, słuchajcie. Nareszcie, słuchajcie, tak. Zrobiłem te ramię, ustawiłem docisk na 1,2 grama i wszystko pięknie, ślicznie i stereo zaczęło się pojawiło. Oczywiście filtr wycina. Teraz bez żadnych filtrów, nie? Pięknie to chodzi, wiecie? Na tych kolumnach tutaj druga. Będzie dobrze, słuchajcie. Tylko, że chyba to trzeba trochę przyspieszyć. Chyba, że... No. Wszystko działa. Dobra. Czas najwyższy skręcać, zamykać i efekt końcowy za moment. No, wiecie co wam powiem? Efekt końcowy powala na kolana. No może nie na kolana, ale powala. Master 76 w pięknym stanie. I do tego A17 kolumny. Tylko jeszcze nie ma atrap, nie? Tych z przodu siatek. Fajnie to gra. Dobra, ja pozdrawiam. Mam nadzieję, że łapki do góry postawicie. Jeżeli nie za dużo tutaj dzisiaj było tego modzenia nad nim. A myślę, że się przydała jemu taka konserwacja. Pozdrawiam. No, piękny stan, piękny.